Akademickie Radio Campus. W naszym studiu Martyna Zastawna, czyli założycielka Wash Wash. Cześć. Cześć. Twoja firma została wyróżniona w zeszłorocznej edycji konkursu Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego w kategorii Przedsiębiorca Społeczny. Trwają też zgłoszenia do tegorocznej odsłony już siódmej konkursu do 5 kwietnia. Twoja... Firma działa w branży związanej z ubraniami, ale nie produkuje nowych ciuchów, tylko coś zupełnie odwrotnego. Zachęca do naprawiania, renowacji butów. I moje pytanie jest takie, co akurat skłoniło Cię do, do, takiego, do założenia takiego biznesu, który jest właśnie przyjazny planecie? To, że zajmuje się akurat, to, że moja firma zajmuje się branżą tekstylną, a dokładnie butami, to, to jest przypadek. Ja zawsze chciałam założyć, czy zawsze, od, czy od kiedy byłam nastolatką, chciałam założyć firmę, która będzie właśnie dobra społecznie, która będzie... Działała na rzecz środowiska. Nawet nie myślałam o tym w kontekście firmy, tylko bardziej projektu. Później, jak już byłam trochę starsza, to znalazłam takie hasło, bo interesowałam się bardzo ekologią, jak Zero Waste. I dla mnie była to świetna alternatywa dla rozpędzonego konsumpcjonizmu początku lat 2000. I myślałam o tym. Co mogłabym zrobić, żeby taką ideę wcielić w życie na zasadzie właśnie projektów, fundacji? Więc, studiując tutaj na Uniwersytecie Warszawskim dziennikarstwo, e, rozmyślałam, co mogłabym zrobić. E, I aż pewnego dnia, jeszcze będąc studentką ostatniego roku, wyjęłam z szafy brudne buty. Okazało się, że. E, chciałam je wyczyścić. Okazało się, że nigdzie nie mam miejsca, gdzie mogę wyczyścić te buty. Um, I zaczęłam szukać takich miejsc w Polsce, w Europie. Poświęciłam dwa tygodnie na znalezienie takiego miejsca i nigdzie takiego miejsca nie znalazłam. E, więc stwierdziłam, że. To jest świetny pomysł, żeby zagospodarować tą część środowiskową i zachęć pokazać to Zero Waste w bardzo prosty i łatwy sposób, a dodatkowo pojawił się też aspekt społeczny związany z kultywacją szewskiego rzemiosła, mhm. które jest rzemiosłem umierającym, więc połączyłam te wszystkie kreski i kropki, no i tak, stworzyłam łoszłoż. Mhm. Branża ubraniowa jest według wszelkich statystyk jedną z tych najbardziej trujących planetę. I czy po już tylu latach, jak prowadzisz łoszłoż, widzisz, że ludzie przekonują się do tego, żeby nie kupować nowych rzeczy od razu, jak stare się trochę zużyją, tylko właśnie próbować je naprawiać, czyścić? No bo mówisz, że ta Umiera, co oznacza, że właśnie chyba mniej osób to mhm. robi niż wcześniej. Umiera szewskie rzemiosło. E, natomiast my staramy się pokazać e, to, to szewskie rzemiosło ekstra, no bo jeszcze jest e, dodajemy do tego odświeżanie butów, czyszczenie butów. E, natomiast e, fakt tego, że Łosz jest na rynku już 9 lat e, i teraz można nas znaleźć w 10 tysiącach. Sklepów. Nie wiem, czy mogę podawać tutaj nazwy, ale no, fakt tego sprawia, że jednak ludzie chcą współpracować, z, współpracować. chcą zostawiać buty w wash, wash, chcą je naprawiać. Oczywiście nadal ta świadomość jest niska. Um, ale w porównaniu z 2015 rokiem naprawdę poszybowała bardzo mocno do góry. Więc ja bym to trochę odwróciła i um, bo wiele osób myśli, że my w WashWall Wash współpracujemy głównie z osobami indywidualnymi. My współpracujemy głównie z biznesem i dzięki biznesowi docieramy do klientów indywidualnych ze względu na to, że biznes to nie jest kwestia świadomości czy chęci, to jest kwestia przymusu. Biznes musi wdrażać cyrkularne praktyki, a my im te praktyki dostarczamy. Więc dzięki temu współpracujemy z biznesem i my razem z biznesem docieramy do, do ich klientów, do szerszej gamy klientów, więc, więc dzięki, te, dzięki temu też zwiększamy świadomość. Mhm. No właśnie i za to między innymi to wyróżnienie na konkursie Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego jako przedsiębiorca społeczny. A jakie są takie największe trudności prowadzenia właśnie takiego zrównoważonego biznesu? So <laughs> Ojej, to trudne pytanie, bo generalnie prowadzenie biznesu w Polsce jest trudne. Mhm. Szczególnie... Ale czy, czy zwracanie uwagi na ten aspekt, no, bycia jednak przyjaznym środowisku, jeszcze dodaje jakieś dodatkowe trudności? Kiedyś tak, ze względu na to, że musiałam wszystkim tłumaczyć, <laughs> czym jest cyrkularność, czym jest zrównoważony rozwój, o co w tym wszystkim chodzi, dlaczego to jest ważne. Więc kilka lat zajęła mi edukacja rynku. Szczególnie tego biznesowego, biznesowej części. Natomiast teraz to jest ogromny plus. Ze względu na to, co mówiłam w poprzedniej wypowiedzi, czyli firmy muszą wdrażać takie praktyki, więc szukają tego typu rozwiązań, a my te rozwiązania mamy i mamy, będąc tak długo na rynku, bardzo dobrze wiemy, jak ten rynek funkcjonuje. Ja też jestem zaangażowana w wiele różnych inicjatyw na poziomie światowym czy europejskim w kontekście klimatu, więc dostarczamy im te. Rozwiązania, których e, potrzebują, więc teraz jest to na pewno bardzo duży atut. Ale nadal zdarza się, że muszę tłumaczyć, e, o co chodzi i m, dlaczego, dlaczego warto e, odświeżać albo czyścić buty. Więc teraz e, przygotowaliśmy takie statystyki, które mówią, ile wody jesteśmy w stanie zaoszczędzić i ile dwutlenku węgla, czyszcząc buty zamiast je wyrzucając, żeby to już były takie. Powiedziałabym, że namacalne liczby, które udowadniają, że tak, to jest prośrodowiskowe. Te statystyki to ciekawa y, y, sprawa. Jaka jest y, różnica, właśnie kiedy działamy tak y, cyrkularnie, a y, kiedy tego tak nie robimy? Jeżeli chodzi o statystyki, to podam dwie. Pierwsza y, mówi o tym, ile od początku działalności łoszłoż odnowiliśmy ponad pół miliona par butów, y, i dzięki temu zaoszczędziliśmy. E, tyle litrów wody, bo myślę, że tutaj mówienie o konkretnych liczbach jest ciężkie do wyobrażenia, bo to są 4 mhm. biliony litrów wody, więc mhm. ile to jest? To jest tyle, ile mieszkańcy Nowej Zelandii e, używają do wszelakich czynności, również do picia w ciągu roku. E, I to jest. E, Tyle kilogramów CO2, to są 7 milionów kilogramów CO2, to dokładnie tyle, ile należy użyć do pokonania Ziemi półtora tysiąca razy. Więc to są naprawdę ogromne ilości. Ale my też czyszczenie jednej pary butów to jest tyle litrów wody, ile. Siedem osób wypija przez jeden dzień i tyle CO2, ile drzewa dwa drzewa pochłaniają przez rok. A to jest tylko jedna para. Mhm. Więc jak weźmiemy pod uwagę te wszystkie buty, które mamy w szafie, i zastanawiamy się, czy je wyrzucić, czy może je odnowić, no to to ma realny impact na środowisko. Mhm. Um. Ale to w takim razie tak, żeby jeszcze zwizualizować lepiej, nie samymi liczbami, to, to działa na tej zasadzie, że wy nie używacie, czy używacie minimalną ilość wody do, do tego czyszczenia? Czy to, czego my nie widzimy w produkcji butów, takiej przemysłowej, zużywa tyle wody, że nawet trudno sobie to wyobrazić? To chodzi o cały cykl życia produktu, czyli produkcja butów, użytkowanie butów, często pijemy buty w pralce... No i kwestia tego, co się dzieje z butami już po tym, jakie wrzucamy do kosza, czy cokolwiek, gdziekolwiek je, ich nie wyrzucamy, bo czasem też można je znaleźć w lesie na przykład. Mm -hmm. Więc to jest ten cały, cały proces versus to mm, ile właśnie wody zużywamy do czyszczenia, czy środków, których zużywamy do tego, żeby te buty wyczyścić, więc my staramy się używać minimalnej ilości wody, bo też buty nie przypadają za wodą, a dodatkowo jak używamy wody, no to zamykamy, zamykamy cykl wody, więc czyścimy wodę, która była używana do czyszczenia poprzedniej pary, więc dzięki temu ta cyrkularność jest nie tylko z, w naszych Wartościach, czy w naszym DNA, ale realnie wdrażamy ją do naszej działalności. Mhm. Chciałem zapytać o, o to, jak właśnie zrównoważone podejście wpływa na konkurencyjność firmy na, tej, na tym rynku mody. Trochę o tym powiedziałaś już, że w dzisiejszych czasach firmy te większe już chę, chętniej mhm. współpracują, bo wręcz muszą się zmieniać w tą stronę. Czyli mówisz, że, że właśnie. Jak ktoś chciałby działać tak cyrkularnie, to w dzisiejszych czasach ma już dużą bazę potencjalnych współpracowników? Czy ma dużą bazę, to nie powiedziałabym, bo, bo nadal ten rynek jest bardzo mały. W Polsce jest może kilkanaście, może kilkadziesiąt cyrkularnych firm. To są głównie małe, małe firmy pokroju łoższ. Powiedziałabym, że pewnie do 100-150 pracowników, więc, więc takich firm jest mało, ale z drugiej strony bo mam przyjemność też współpracować ze startupami jako mentorka, więc widzę, że bardzo dużo startupów, które właśnie wdrażają takie cyrkularne rozwiązania, czy technologiczne, czy bardziej rzemieślnicze, się pojawia, więc ja totalnie uważam, że to jest przyszłość, również biorąc pod uwagę e, legislację i rosnącą świadomość. Ostatnie mam pytanie do ciebie, bo w zeszłym roku zostałaś wyróżniona w konkursie Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego, który jest właśnie konkursem dla osób przedsiębiorczych, absolwentów uniwersytetu czy pracowników. To ty zgłosiłaś łoszłoż i co, ta, co to wyróżnienie sprzed roku znaczy w takim konkursie? Ja nie zgłosiłam, zgłosił ktoś z zespołu Łoś, ale, okay. ale bardzo mi miło, bo no, ja studiowałam na Uniwersytecie Warszawskim, dwa kierunki zresztą, więc byłam bardzo związana z tą uczelnią. Nadal w jakimś sensie nostalgicznym jestem. Nawet miałam okazję prowadzić kilka wykładów. Więc fakt tego, że moja alma mater mnie wyróżniła za, za działalność, która jest kompletnie inna od tego, co realnie studiowałam na tym uniwersytecie, no to było naprawdę bardzo, bardzo miłe. I ta laudacja przed też, też była taka. Nawet wręcz mogę powiedzieć wzruszająca, więc y, super. Cieszę się też, że y, jestem czasem stawiana jako przykład dla innych przedsiębiorców, więc. Też pokazuje to coś fajnego, że niekoniecznie trzeba studiować to, co potem się robi, mhm. ale mo można wykorzystać tą wiedzę, którą się wynosi z, ze swojej uczelni, żeby kreować jakiś nowy biznes. Więc bardzo się cieszę. I zachęcam oczywiście do zgłaszania. Właśnie, tegoroczna odsłona konkursu już w sumie się rozpoczęła, ponieważ do 5 kwietnia trwają zgłoszenia właśnie podobnych firm czy startupów, które zostały założone przez absolwentów, UW czy przez pracowników, a z nami rozmawiała Martyna Zastawna, założycielka Wosz. Dzięki wielkie. Dzięki. Same